Szczęść Boże, kochani, dzisiaj przychodzę do Was taką małą, drobną przypominajką, mianowicie taką, że wszyscy jesteśmy żywą Ewangelią i musimy dawać dobry przykład innym ludziom. Kochani, na początku tego filmiku przypominam, że można wspierać mój kanał, można uzyskać przeróżne bonusy, język mi się plącze, nie jest dobrze, jest ciepło, byłam przed chwilą na mszy i sobie cały czas wachlowałam, bo ja na mszy nie umiem wytrzymać, się boję, że ja zasłabnę. Ale przechodzimy już, kochani, do konkretów. Słuchajcie, patrzcie. Są ludzie wierzący, są ludzie niewierzący. I patrzcie, są tacy ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, którzy bluźnią często na Boga, którzy mają Boga gdzieś, którzy żartują z innych ludzi wierzących. I tutaj pragnę przypomnieć taki jeden przykład, o którym opowiadał właśnie ksiądz Pawłukiewicz, w sumie, który już jest świętej pamięci. Strasznie mi szkoda tego księdza, bo go uwielbiałam. Natomiast ja go odkryłam dopiero wtedy, gdy on umarł. Ale on kiedyś opowiadał taką sytuację, ja to tak troszkę skrócę, bo ja tak nie umiem dobrze opowiadać i streszczać, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że ten ksiądz Pawłukiewicz opowiadał, że przyszedł do niego taki jeden mężczyzna, który był niewierzący i który się śmiał ze swojego kumpla z pracy, który był wierzący i praktykujący i zawsze go wytykał, że jak ty w ogóle możesz wierzyć jakiegoś bożka w chmurach i w ogóle. Na co on mu tak często, ten kolega, ten wierzący opowiadał. No i to było lata, jakby lata wstecz. Na co pewnego dnia ten mężczyzna właśnie niewierzący, który przyszedł właśnie do tego księdza Pawłukiewicza, miał wypadek samochodowy i podobno dachował. I ten mężczyzna nie wiedział, co zrobić, wiecie, auto do góry nogami, on nie miał normalnie nic siły zrobić, oprócz tego, że gdzieś tam właśnie zadzwonił po pomoc i czekał, no i to praktycznie było, no tyle. I w pewnym momencie przypomniał sobie tego gościa, z którego tak bardzo się śmiał. I on powiedział, ten mężczyzna właśnie temu księdzu, że on nie wiedział, do kogo on się modli, ale ten mężczyzna z pracy, ten wierzący, tak często mówił o tym Bogu, że go to jakby zainspirowało. I on powiedział, że on się nie modlił stricte do Boga, tylko modlił się do tego kogoś, w kogo wierzy właśnie ten mężczyzna, ten wierzący i praktykujący, który właśnie dawał też swoje świadectwo w pracy. Ostatecznie jakby tak się stało, że po latach ten mężczyzna przyszedł do tego księdza, bo się w pewnym stopniu nawrócił. I to było bardzo fajne. I teraz, kochani, ja tutaj dążę do tego. My żyjemy w różnych środowiskach, czy to w pracy, czy to w szkole, czy to, nie wiem, na jakichś praktykach, czy to na ulicy, gdziekolwiek, czy w internecie, na przykład tak jak ja. I kochani, my jesteśmy zawsze odpowiedzialni za to, co czynimy, za to, co mówimy, za to w ogóle, co robimy. Po prostu jesteśmy żywym przykładem Ewangelii. I teraz, kochani, ja nawet jako Najka, tutaj jako Natalia, ja czuję się grzeszna. Wiadomo, że ja grzeszę jak normalny człowiek. Ale ja wam powiem, często stawia mnie do pionu jedna rzecz, że zanim na przykład wyjdę na ulicę, zanim wstawię na przykład jakieś zdjęcie, zanim po prostu nagram jakiś filmik, zawsze się 3 razy zastanowię nad tym, jak to inni ludzie odbiorą, którzy biorą ze mnie przykład. Bo okej, najlepsze jest czasami to, że mnie na przykład o 1, 2 w nocy na live'ach oglądają czasami osoby, które mają powyżej 30 lat. Ostatnio pytałam swoich widzów, ile mają lat, i ci ludzie tam mówili, że jedni mają 35, 40 i że ci ludzie, mimo że są starsi ode mnie, czasami raz więcej mają lat po prostu, to oni ze mnie biorą przykład. Tak samo i młode osoby, a na młode osoby jest bardzo łatwo wpłynąć. I ja widzę, jakie to ma w ogóle skutki właśnie w internecie, bo jest wiele gwiazd, które pokazuje swoje ciało wszem i wobec, daje dziwne story time, takie naprawdę takie, wiecie, z żartem takim 18+. I ludzie młodzi myślą, że to jest właśnie ten dobry ich przykład, bo przecież skoro oni tego słuchają i skoro dużo młodzieży tego słucha, to znaczy, że to jest okej. A wcale tak nie jest. I wy, kochani, wiem, że nie działacie w niektórych w mediach, ale często swoim zachowaniem dajecie przykład, czy to bliższym, czy dalszym osobom. I kochani, pamiętajcie, że może ktoś się z was teraz śmieje i może wam mówi, jak ty w ogóle możesz wierzyć, że to jakiś po prostu gościu w chmurach nieistniejący. Kochani, miejcie na to dosłownie wywalone. Skupiajcie się na sobie, na swojej wierze. Prędzej czy później te osoby wezmą z was mniejszy, czy to większy przykład. I możecie wpłynąć na kogoś właśnie, na jego nawrócenie. I wy macie brać się za siebie, nie za innych. Często, kochani, tutaj tak mówię wprost. Bo wiecie, jest różnica. Jeśli na przykład
Możecie komuś dawać taki przykład jakby wiary po prostu swoim czynem. Nie musicie nawet nic mówić o Bogu. Po prostu ta osoba będzie widzieć, że na przykład wy na przykład mówiliście, a to ja byłam, wiecie, w kościele byłam, a co tam dzisiaj u ciebie? I ta osoba może to na nią wpłynąć. Jeszcze jak opowiesz o tym, że na przykład jak się czujesz w kościele, wiecie, nie chodzi o namawianie jej. Chodzi o to, że na przykład ty powiesz, no, że ja się czuję tam dobrze, byłem w spowiedzi, po prostu czuję się teraz jakbym latał. To w pewien sposób właśnie wpływa, czy to na psychikę, czy to na serce tej danej osoby. Bo każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu tęskni za Panem Bogiem. I może ktoś teraz właśnie w tym momencie bluźni na Boga i na przykład będzie tu pisał w komentarzu, że to jest niemożliwe. Prędzej czy później będzie taka sytuacja, że te osoby wezmą z nas przykład. Tak samo jak ja biorę z was przykład, właśnie tutaj drodzy widzowie, bo często dajcie mi fajny przykład w komentarzach, tak ja na przykład mogę wam dawać dobry przykład. I my jesteśmy często odpowiedzialni za to, co mówimy, za to, co czynimy, z kim się spotykamy, z kim co robimy, dosłownie. I tutaj jeszcze taka jedna kwestia, kochani. Tu nie chodzi o to, ja już to przed chwilą chciałam powiedzieć, ale nie zdążyłam. Tu nie chodzi o to, żeby z kimś gadać tylko i wyłącznie o Bogu i cały czas mówić, wiesz co, bo ja chodzę do kościoła, ty też masz chodzić do kościoła. Nie, mi chodzi o taki przykład swoim życiem. Po prostu żyj swoim życiem, nie mów nigdy do nikogo, słuchaj, ty masz iść do kościoła, bo inaczej to będzie grzech. Nie. Oczywiście tutaj jest też inna kwestia, którą warto poruszyć. Jeśli masz przyjaciela, przyjaciółkę, siostrę, brata, whatever, kogokolwiek, to chodzi mi o moment, w którym ta osoba przychodzi do ciebie i chce ci się poradzić. I pamiętam, miałam kiedyś taką koleżankę i tutaj to jest dziewczyna, która właśnie no tak kręciła z taką inną dziewczyną. I ona była moją koleżanką i ona wiedziała, jakie ja mam poglądy. Tylko tutaj był moment, w którym ja zaczęłam jej doradzać. I chodzi tutaj dokładniej, precyzując, ta dziewczyna przyszła do mnie, bo pokłóciła się z tą drugą dziewczyną. A mimo, że ja tego jakby nie mogę popierać, to ja jej doradziłam. Czy to jakby ja jej doradziłam w ten sposób, że spokojnie, one się pogodzą, że to nic złego nie jest, że się pokłóciły, że to jest normalne w każdym związku i w każdej relacji, że spokojnie, że wszystko będzie dobrze. Ja trzymam za was kciuki. W tym momencie ja już się czułam, że ja źle doradzam. Skontaktowałam się z księdzem i ten ksiądz powiedział, że popieranie właśnie grzechu, nawet takie, wiesz, tylko słowne, że w komuś powiesz, że to jest dobre, mimo że to nie jest dobre, już jest grzechem. I to, kochani, też jest w ogóle o tym mowa właśnie w przykazaniach jakby względem innych ludzi. My jesteśmy odpowiedzialni też za ich czyny. Jeśli widzisz, że ktoś źle coś robi, upomnij go, powiedz, że to jest złe. Jeśli nie chcesz mówić nawet czasami o Bogu i o grzechu, to powiedz, słuchaj, wiesz ty, co ja bym tak nie zrobił, bo to jest to, świętuję wam to, ja bym tego nie zrobił, dlatego że ja bym się z tym czuł. Po prostu możesz powiedzieć w inny sposób. Ja wiem, że są ludzie, których wiara dzieli, bo na przykład jest ateista, jest katolik i jest taki ateista, który stricte wpływa bardzo źle na tą drugą osobę jakby pod względem wiary, że po prostu ją namawia do złych rzeczy i tak dalej i bluźni przeciwko Bogu, ale z drugiej strony możemy mówić o Bogu czasami nawet nie mówiąc słowa Bóg albo Jezus. Czasami można mówić o tym, co się ma w sercu, co się nosi i w kogo po prostu się wierzy i jakie przykazanie się przestrzega i jak się żyje, nawet nie mówiąc o tym. Także kochani, na spokojnie i pamiętajcie o tym, że jeśli widzicie, że ktoś w waszym towarzystwie źle czyni, to pokażcie mu, jak to czynić dobrze i co robić. I ja pamiętam, ostatecznie była, kończę tą historię z tą koleżanką, ostatecznie i później o tym powiedziałam, bo ja się przestałam do niej tak odzywać, może to było złe, ale ja widziałam, że ja robię źle i ja nie wiedziałam, jak jej powiedzieć. Ona ostatecznie powiedziała, że nie czuła się urażona, bo ona rozumie to, że ja nie czułam się dobrze doradzając jej, bo ona wie, że mimo wszystko to z upływem czasu było chociaż ciutkę właśnie złe. No, kończąc, kochani, to pamiętajcie, że jesteście żywą Ewangelią i możecie być jedyną Ewangelią, którą ktokolwiek czyta. W sensie, bo są ludzie, wiecie, niewierzący, którzy, tak jak już mówiłam na początku, nie chodzą do kościoła, do komunii, do spowiedzi, którzy w ogóle bardzo trzymają się bardzo, bardzo daleko od kościoła, w ogóle od wszystkiego, co jest związane w ogóle z tą instytucją, albo w ogóle z samym Panem Bogiem. A wy możecie im dać dobry przykład swoim życiem. Także musimy często pracować i nad sobą, jak i nad dobrym przykładem dla innych. Pamiętajcie, że jeśli będziecie stawać się coraz bliżej ku Panu Bogu, czy jeśli coraz będzie bardziej się, przepraszam, jeśli coraz bardziej będziecie się zbliżać do Niego, to też innych będziecie w mniejszym czy większym stopniu zbliżać ludzi do Pana Boga. Tym, kochani, a to akcentem kończę ten filmik. Pamiętajcie, że jesteście cudowni, cieszę się, że jesteście i w sumie z Panem Bogiem. Pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał, zgodę to przeróżne bonusy. Fajnie, że jesteście. Buziaki.